dla każdego sportu. Jaki masz numer buta? 36. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Sekwento, cześć. Cześć, jaki masz numer buta? 36. Okej, okay, to mogę z tobą robić wywiad. A co, nie lubisz za dużych stóp? Nie, dziewczyna musi mieć małe stópki, ładne. Z większymi stopami nie robisz, nie dajesz wywiadu? Nie, jak ma 39-40, to nie zrobię wywiadu z nikim. Okej, okay, w porządku. Zadam pierwsze pytanie. Jak oceniasz to, że teraz zamiast... zamiast Ferrariego będzie... Pasternak. Fajna walka, na pewno bardziej widowiskowa, bo wiadomo, że Ferrari by tam dostał na dziurę w pierwszej rundzie, a tutaj będzie walka, kurde, do jednej bramki, zobaczymy, nie? Znaczy nie do jednej bramki, bo Denis niby się przygotował bardzo dobrze mentalnie, głowę Denis nastawił. Mówił teraz, że zakończy karierę Pasternaka w Afrykach. Zobaczymy, dla mnie, ja znam tego i tego, nic do tych dwóch osób nie mam, ale wygra lepszy, no kurwa, ja 50 na 50 obstawiam. A nie lepiej by było twoim zdaniem, żeby walczył z Denisem ktoś, kto ma z nim konflikt? Bo no, tutaj na pewno lepiej jakby Alan zawalczył czy coś, nie? No właśnie miałam o to zapytać, czy nie lepiej by Alan... No, lepiej by to wyglądało, na pewno chciał, ale chyba Fame się nie zgodził, czy nie wiem właśnie, co tam się wydarzyło, bo się nie pytałem. No ale co, no Pasta, Denis, bardzo fajna walka, na pewno będę na nią czekał. A jak oceniasz to, że brat Bomby stał w obronie Natana Marconia na programie? No to ja tam wypowiedziałem się na roście, że... dla mnie, bo to jest dla mnie zwykła pała jebana. Przepraszam, że tak wyzywam go, ale jak słyszę Natan albo coś, to od razu mi... nóż w gardło się wbija, nie? Niech sobie robi co chce, może tam wiesz, Natan może mógł jakoś powiedział, dawaj Bombo, będziesz miał większe zasięgi czy coś, nie wiem co oni tam kurwa razem, niech sobie będzie za kimś, mi na przykład złego słowa na mnie nie powiedział, wiadomo, mamy walkę, jak się klatka zamyka, wjeżdżamy w siebie, robimy robotę i potem możemy się nawet napić i pójść na balety, nie? No właśnie, bo jak stanął po stronie Natana, to uważasz go za charakternego chłopaka? Kogo? Natan jest charakterny? Brata Bomby. A Bomba? Że stanął po stronie Natana, to jest charakternym chłopakiem, czy jak uważasz? Kurwa, no nie wiem właśnie, jak mam to powiedzieć. No jest na pewno charakterny, bo to widać, że gościu z ulicy. A wiesz, to są wryki i może nawet chciał coś tam poddymić, jakieś zasięgi, wiadomo, każdy tak robi, nie? Ale ja bym za tą kurwą nigdy nie stanął, ani nic nie powiedział. A myślisz, że Alan zawalczy z Natanem? No co, to już Alan by nie miał co robić. Przecież on się nawet bić nie umie. A z Ferrari? No z Ferrari bym zawalczył, ale Ferrari nie chce cały czas przyjąć walki, bo jest obstrańcem. A co myślisz o tym, że Alan, że Boże, że Natan wyzywa siostrę Alana? No to dlatego dostał ostatnią kurwa e-mail na ryj, nie? Bo na rodzinę i na Alana siostrę, czy na moją rodzinę, jakby nie ktoś... Nie, dostał liścia. No dostał liścia tutaj, jak wychodził po panelu naszym. Jest nawet nagranie. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, dostał na konferencji w poniedziałek. I opowiedz coś więcej o tej sytuacji. Proszę? Opowiedz coś więcej o tej sytuacji. No co mam powiedzieć? No to musicie wejść na TikToka czy na Instagramie, to jest wszystko, nie? Jak dostaliście. No co, stał robić sobie zdjęcia z molotami, akurat dwóch ochroniarzy, bo podbiegłem, wyjebałem mu liście i powiedziałem, że mówiłem ci, że dostaniesz po mordzie i będziesz cały czas bity, jak cię będę widział i tak będę robił, nie? Za te zachowania pedalskie, jebane, cwelowskie, że wjeżdża na rodzina, a potem kurwa może się tragedia stać, tak jak przykład Denis mówił, że jego dziewczyna tam, nie wiem, mogła poronić ciążę, czy mogło jej się coś stać, tak? To jest przyjebany gość. A Natan chodzi po ulicy i mówi, że jest nietykalny. Czy myślisz, że to źle się dla niego skończy w pewnym momencie? Ale gdzie chodzi po ulicy? Na podwórko wynieść śmieci? To jest ulica? No właśnie, uważasz, że to się źle dla niego skończy no w pewnym momencie? No na pewno to się stanie. Ktoś nie wytrzyma ciśnienia i ktoś kiedyś coś mu zrobi. Nie życzę mu tego, ale będzie miał przepierdolone na pewno. Ale co najbardziej myślisz, że zadecyduje o tym, że Natan no, w końcu może ktoś go dorwać? Nic nie zadecyduje, to już jest wiadomo, co ona kurwa robi, nie? Co on robi? A co ona robi, no? Wiktoria, co ty robisz? Chcę się po prostu zabić za to, że gadasz, że jesteś moim chłopakiem. Face to face miałem swoim... Ja nie mam żadnego face to face'a. No to dawaj, chodź. To chodź, chodź. Face to face. Tak? Dygłeś. Bo masz pierdolnięcie, dlatego ma... Jak tutaj typujesz walkę Wiktorii? No wiadomo, że Wiktoria wygra, nie? Wiadomo, że Wiktoria przegra, nie? Żartuję. Wygra. Twarda zawodniczka. W Walencji, K1. Dobrze, że powiedziałeś K1 na jej w parterze cały czas się kręciliśmy. Nie żartuję. No dobra, no to co? Chyba wszystko. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo.